Witamy w kolejnym odcinku Literackiej Ciekawostki. Jeden z największych poetów polskiego romantyzmu, zaliczany do grona tzw. trzech wieszczów obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, niewątpliwie największy twórca dramatu romantycznego w Polsce, Adam Mickiewicz, jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Adam Mickiewicz, narodowy poeta Polski, Litwy i Białorusi, urodził się 24 grudnia 1798 roku w Nowogródku i Litwę zawsze uważał za swoją ojczyznę. Jego ojcem był Mikołaj Mickiewicz, był on adwokatem sądowym i komornikiem, natomiast matką była Barbara Zmajewskich. Miał dwóch braci, Aleksandra i Franciszka Bronisława. Z takich ciekawostek dotyczących narodzin Adama Mickiewicza można powiedzieć o tym, że podobno akuszerka przecinała pępowinę na książce, aby nowonarodzone dziecko było rozumne i mądre. Adam Mickiewicz uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej w Nowogródku i gdy był w czwartej klasie, ksiądz Dzwonkowski, który był wówczas profesorem literatury, zadał uczniom bardzo trudną pracę do napisania. Mieli oni napisać wiersz lub prozę. Adam Mickiewicz napisał wiersz i gdy go odczytał, to ksiądz Dzwonkowski stwierdził, że to nie jest jego praca i mimo iż Adam zapewniał, że napisał pracę sam, że to jest jego wiersz, musiał spędzić na kolanach w kącie jakiś czas, dlatego że został ukarany. Dopiero sytuację wyjaśnił ojciec Adama Mickiewicza, który zapewnił profesora, że to jest rzeczywiście wiersz jego syna i wówczas profesor przeprosił Adama Mickiewicza i poradził mu, żeby szedł właśnie tą drogą, bo będzie wielką dumą swojego kraju i tak się rzeczywiście stało. Maryla Werszczakówna była wielką niespełnioną miłością Mickiewicza. Pochodziła z bardzo bogatej i wpływowej rodziny szlachty litewskiej, Adam zaś ze szlachty zaściankowej. I mimo wielkiej sympatii, jaką darzyli go rodzice Maryli, nie pozwolili na związek z ich córką, dlatego że była ona już zaręczona z hrabią pod Kamerem. Natomiast w 1820 Adam Mickiewicz przebywał w ich majątku. Udokumentowana jego obecność w tym majątku jest w roku 1820, natomiast są legendy, które głoszą, że Mickiewicz miał tam już się pojawić dwa lata wcześniej. Miłość do Maryli to była taka prawdziwa, romantyczna miłość niespełniona. Zresztą według niektórych biografii Mickiewicz i Maryla mieli ze sobą romans już, kiedy Maryla wyszła za mąż za hrabiego Podkamera. Mieli spotykać się w Wilnie. Bardzo często później nawiązywał do tej właśnie miłości w swoich utworach. Inną kobietą, o którą zabiegał Mickiewicz, była Ewa Ankwiczówna. I tam była też podobna sytuacja. Jej rodzice nie chcieli, by ich córka związała się z ubogim poetą, natomiast imię po tej kobiecie nosiły bohaterki jego dwóch największych utworów, Pana Tadeusza i Dziadów. Mickiewicz umieszczał kobiety, ale nie tylko kobiety, bo swoich znajomych również w utworach, które pisał, ale wracając do tych miłosnych rozterek, Mickiewicz kilka razy próbował się ożenić, czy miał zamiar się ożenić, ale z jakichś powodów, czy to właśnie ze względów stanowych, majątkowych, te małżeństwa nie dochodziły do skutku. W 1812 roku zmarł ojciec Adama Mickiewicza. Był to też rok, w którym przez Nowogródek przeszły wojska napoleońskie, ruszające do walki z Rosjanami. Ponieważ po śmierci ojca bardzo trudna sytuacja materialna dopadła rodzinę, Adam Mickiewicz, chcąc wyjechać na studia na Uniwersytet Wileński, musiał złożyć podanie o stypendium, ponieważ nie miał pieniędzy na te studia i oczywiście te pieniądze otrzymał, ale musiał je później odpracować. I tak trafił do Kowna na posadę nauczyciela. Nigdy tej posady nie lubił, nigdy nie lubił nauczać. Uważał, że jego uczniowie są głupi i irytował się, że musi być nauczycielem, no ale niestety musiał spłacić swój dług. Ale pracując też jako nauczyciel, napisał pracę, za którą otrzymał tytuł magistra filozofii. W
później, jakiś czas później został aresztowany i skazany za udział w tajnych organizacjach na zesłanie w głąb Rosji, ale na taką posadę właśnie nauczyciela z prawem wyboru nawet miejsca pobytu. I tak Adam Mickiewicz trafił do Rosji, był w Odessie, w Moskwie, w Petersburgu, na Krymie. Tam też nauczał polskiego w rodzinach rosyjskich i nawiązał tam przyjaźni i współpracę z autorami rosyjskimi, między innymi z Aleksandrem Puszkinem. Pobyt w Rosji był dla niego bardzo dobry, jeśli chodzi o twórczość literacką, a także jeśli chodzi o znajomości, które i możliwości, które się przed nim otworzyły. Bardzo dużo podróżował, zwiedzał, no ale także poznawał nowych ludzi, tak jak wspomniałaś Puszkina, ale w 1827 roku poznał także Marię Szymanowską i była to znajomość, która miała swoje poważne konsekwencje już w niedalekiej przyszłości. Adam Mickiewicz bardzo często wdawał się w romanse. Jedną z jego kochanek była Karolina Sobańska. Była to kobieta, która w Odessie prowadziła salon literacki i była związana z rosyjskim starskim urzędnikiem Janem Witem. I romans trwał do czasu, gdy okazało się, że Karolina Sobańska jest agentką szpiegującą swoich kochanków na zlecenie Wita. Kobiet w życiu Adama Mickiewicza nie brakowało. Maria Szymanowska miała dwie córki, jednego syna i jej salon w Petersburgu był bardzo znany i bardzo chętnie odwiedzany. Ten salon także odwiedzał Adam Mickiewicz. Czy mieli ze sobą romans? Trudno powiedzieć, istnieją takie hipotezy, ale wówczas też po raz pierwszy Mickiewicz poznał córkę Marii Szymanowskiej, Celinę, późniejszą żonę poety. Czy wówczas narodziło się między nimi uczucie? Raczej nie. Celina była młodsza od Mickiewicza o 14 lat i właściwie w Petersburgu, w tych czasach petersburskich, Mickiewicz traktował ją raczej jako no właśnie nastolatkę, pannicę, dosyć niesforną i kapryśną, a raczej nie patrzył na nią jako na przyszłą żonę. Zresztą w listach do Franciszka Malewskiego, do swojego przyjaciela, nazywał Celinę piękną dziwaczką. Zaskakujące połączenie piękna, myślę, że tutaj nie trzeba wyjaśniać, rzeczywiście Celina była piękną kobietą i zwracała na siebie uwagę, natomiast co do dziwaczki, no to tutaj biografowie zwracają uwagę na jej dosyć trudny charakter, który już się ujawnił w latach nastoletnich. Była uparta, była kapryśna, no i lubiła stawiać na swoim. Ślub odbył się w 1834 roku w dość nietypowych okolicznościach. Adam Mickiewicz spóźnił się na swój własny ślub. Przyjaciele zostawili jego ślubne ubranie w jego mieszkaniu. Adam Mickiewicz po wykładach udał się do swojego świadka, Eustachego Januszkiewicza. Gdy ten zobaczył, że Adam Mickiewicz jest nieubrany, nieprzygotowany, oddał mu swoją koszulę i swój frak i sam nie wziął udziału w tej uroczystości. Adam Mickiewicz pojawił się w kościele z godzinnym opóźnieniem, w momencie, kiedy kościelny już gasił światła. A co do Celiny Szymanowskiej, nie została ona zbyt dobrze przyjęta przez środowisko emigracji polskiej. Była kobietą taką upartą, tak jak mówiłaś, i budziła takie emocje troszkę negatywne. Zarzucali jej chęć dominacji w związku, rozrzutność. Poza tym zaczęła chorować też psychicznie, co też było źle odbierane. Adam Mickiewicz początkowo opiekował się żoną sam, później oddał ją do szpitala. Celina była w tym ośrodku, była w ośrodku dla ludzi obłąkanych, ale później Mickiewicz ją stamtąd zabrał na zlecenie Andrzeja Towiańskiego, który był założycielem sekty Koła Sprawy Bożej. Była to sekta, która została założona w Paryżu. Należał do tej sekty nie tylko Adam Mickiewicz, ale także Juliusz Słowacki. I jej członkowie spotykali się i byli przekonani, że już niebawem ludzie wejdą w nową taką epokę, co przybliży ich do nadejścia Królestwa Niebieskiego. Pod wpływem właśnie tej sekty Adam Mickiewicz zradykalizował
radykalizował swoje poglądy, które zaczął głosić na wykładach, przez co został usunięty z uczelni. Wspomniany Andrzej Towiański, który namówił Mickiewicza, żeby zabrał żonę ze szpitala, ponoć przemówił do Celiny, która była w jakimś takim letargu, jakieś słowa, po których ona wróciła do normy. Czy tak rzeczywiście było, nie wiemy. Wiemy natomiast, że Celina do końca wierzyła w moc Towiańskiego i była członkiną i wierzyła w całe to koło sprawy Bożej. Rzeczywiście ta sytuacja była dosyć napięta, bo Towiański sprawił, że zarówno Celina, jak i Adam uwierzyli, że tylko jego obecność sprawia, że Celina jest, no, czuje się dobrze. I to sprawiło, że Celina była narzędziem Andrzeja Towiańskiego, bo spełniała wszelkie jego życzenia, wszelkie jego żądania. Ale wśród samych Towiańczyków doszło do rozłamu. Andrzej Towiański musiał opuścić Paryż, wyjechał do Włoch i stamtąd próbował sterować całym kołem. Jednak w ciągu lat doszło tam do pewnych rozłamów. Sam Mickiewicz właśnie poszedł tak daleko w tą wiarę, w towianizm, że aż sam Towiański próbował go nieco powstrzymywać. Po kilku latach do domu Mickiewiczów wprowadziła się Ksawera Deibel. Być może dla Towiańskiego była to osoba, która dostarczała mu informacji na temat tego, co się dzieje w domu Mickiewiczów. Natomiast dla samych Mickiewiczów miała to być pomoc dla dzieci. Ksawera mieszkała w domu Mickiewiczów przez 10 lat. W tym czasie miała z Mickiewiczem romans i urodziła mu dwoje dzieci. Życie dzieci Adama Mickiewicza po jego śmierci nie było lekkie. Jedynie córka Maria była pełnoletnia w momencie śmierci Adama Mickiewicza. Wyszła za mąż z rozsądku, odrzucając wcześniejsze oferty małżeństwa. Władysław ożenił się ze swoją kuzynką. I to kuzynką w pierwszej linii. Jego żoną była córka siostry Celiny, ale było to małżeństwo udane. Jeden z synów, Jan, odziedziczył po matce skłonność do choroby psychicznej i przez 20 lat był zamknięty w zakładzie i tam też umarł. Aleksander przejawiał już w młodym wieku zdolności lingwistyczne. Prawdopodobnie posługiwał się 5 językami obcymi. Niestety w wieku 20 lat zmarł. No i Józef, najmłodszy z rodzeństwa, który tak naprawdę najmniej znał rodziców, z rodzeństwem nie łączyły go specjalnie więzy rodzinne, więc początkowo odcinał się zupełnie od rodziny. Później współpracował z Władysławem, aby ocalić od zapomnienia, czy też gromadzić pamiątki po ojcu. Była jeszcze Helena, druga córka państwa Mickiewiczów, która wyszła za mąż, zmarła przed ukończeniem 60 roku życia, zmarła na raka. Adam Mickiewicz całe życie podróżował, przeprowadzał się 40 razy. Przyczyną tych częstych przeprowadzek była jego taka aktywność polityczna, ale także jego taka fascynacja różnymi ruchami, czy artystycznymi, czy politycznymi. Często też krytykował Kościół. Miał tak dużo przeciwników, ilu zwolenników, i takie skrajne emocje towarzyszyły temu autorowi, bo był postrzegany z jednej strony jako wielki wieszcz narodowy, jako wielki autor, ale miał też właśnie swoich przeciwników. Przez całe życie Adam Mickiewicz był świetny, jeśli chodzi o improwizację. Jego improwizacje robiły niesamowite wrażenie na słuchaczach. Sam Mickiewicz nie pozwalał na to, aby drukować spisane improwizacje. On wiedział, że to jest chwila natchnienia. Klimat, który się wytworzył na danym spotkaniu, jest to nieuchwytne i nie powinno być to zapisywane. Do takiej jeszcze znanej improwizacji, o której się mówi, doszło w 1840 roku na spotkaniu u Eustachego Januszkiewicza. Było to spotkanie zorganizowane z okazji imienin Adama Mickiewicza, zorganizowane 25 grudnia. Na tym spotkaniu pojawił się także Juliusz Słowacki. Na tej kolacji doszło do
takiej walki dwóch wieszczów wystąpił Słowacki, który miał trochę pretensji do Mickiewicza o to, jak postrzega naród polski, o to, jak, w jaki sposób tworzy poezję. Jednakże Słowacki nie ujmował Mickiewiczowi, że jest wielkim poetą. Po wystąpieniu Słowackiego wystąpił Mickiewicz z wielką mową improwizacyjną, która wywarła takie wrażenie na słuchających, że po jej skończeniu wszyscy padli sobie w objęciach, płakali z radości, ze wzruszenia. Podobno także Mickiewicz i Słowacki wówczas się uścisnęli i nawet Słowacki miał podarować specjalny puchar Mickiewiczowi. Adam Mickiewicz w 1829 roku wyjechał do Włoch, potem do Szwajcarii i w 1831 roku trafił do Wielkopolski z zamiarem przekroczenia granicy i udania się do ogarniętego powstaniem Królestwa Polskiego. Ostatecznie wyjechał do Drezna i Paryża. No i w tym Paryżu życie Mickiewicza nie należało do najłatwiejszych. Tak jak wspomniałaś, borykał się z problemami finansowymi. W Paryżu nie miał stałego źródła dochodów. Przez jakiś czas współpracował z Towarzystwem Literackim, Towarzystwem Naukowym Polskim. Nawiązał taką współpracę z działaczami emigracyjnymi, pisał artykuły, prace publicystyczne. Objął też w 1840 roku katedrę języków słowiańskich, a na jego wykłady licznie przybywali twórcy, myśliciele, działacze. I co ważne, Adam Mickiewicz w Paryżu funkcjonował pod przebranym nazwiskiem Adam Mul, które przyjął w celach politycznych. I gdy był w Wielkopolsce w 1831 roku, też przemieszczał się jako właśnie taki wędrowny nauczyciel, właśnie też pod pseudonimem Adam Mul. W Wielkopolsce był bardzo chętnie witany i goszczony. Zresztą w ogóle ta podróż do Wielkopolski w celu walki w powstaniu listopadowym jest dosyć kontrowersyjna. I tutaj rzeczywiście Mickiewiczowi dużo zarzucano. W momencie, kiedy wybuchło powstanie listopadowe, Mickiewicz był we Włoszech. Ale nie spieszył się z wyjazdem do Polski. W międzyczasie jeszcze właśnie pojechał do Paryża, do Drezna i dopiero do Wielkopolski. No a tutaj bawił w okolicznych dworach, między innymi w Choryni, w Kopaszewie, czy też w Śmiłowie, tutaj na ziemi wielkopolskiej, prawdopodobnie w Choryni, powstała pierwsza wersja Redytu Ordona. I jak chcą niektórzy, to właśnie tutaj na wielkopolskiej ziemi miała się narodzić idea pana Tadeusza. Faktem jednak jest, że Mickiewicz do Warszawy nie dotarł i w powstaniu udziału nie wziął i kiedy wrócił do Paryża, zarzucano mu, że w tym powstaniu nie wziął udziału. Mickiewicz bardzo się irytował, ale właściwie nie miał w jaki sposób z tym dyskutować, bo takie były też fakty. Adam Mickiewicz po śmierci żony zostawił dzieci i wyjechał do Stambułu, by tam tworzyć legiony do walki z carską Rosją. W Stambule zmarł, prawdopodobnie w wyniku epidemii cholery, natomiast też są takie przesłanki, które mówią, że niekoniecznie, że Adam Mickiewicz został otruty arszenikiem. Inne źródła też podają, że mógł dostać udar. I tak naprawdę nie wiemy, co było przyczyną śmierci. Jego ciało przetransportowano do Francji. Zwłoki złożono w trzech trumnach, zabalsamowane. I 30 grudnia 1855 roku trumna z ciałem Mickiewicza wyruszyła z Konstantynopola do Marsylii, potem do Paryża, gdzie został pochowany na cmentarzu. Natomiast w 1890 roku jego ciało zostało przewiezione do Polski i złożone na Wawelu. Przypominamy, że 3 września Narodowe Czytanie będziemy czytać ballady i romanse Adama Mickiewicza, czyli teksty, od których zaczął się polski romantyzm. Polecamy Wam bardzo serdecznie ballady i romanse. Zapraszamy Was 3 września na wspólne czytanie. Z takich ciekawostek, Adam Mickiewicz jako młody człowiek bardzo interesował się masonerią, kabałą i nie wiem, czy wiesz, w 1852 roku pracował jako bibliotekarz w paryskiej bibliotece Arsenału. Tak.
Jeszcze mogę wspomnieć, że jako dziecko, to też wiemy z notatek brata Franciszka, że jako dziecko Adam Mickiewicz bardzo lubił cmentarze, podobnie jak ja. Tak. Adam Mickiewicz bardzo lubił cmentarze, lubił się tam bawić, lubił tam przebywać i wszelkie ruiny go pociągały i też bardzo lubił zwiedzać ruiny. A tak mi się jeszcze podobało z biografii pani Aliny Witkowskiej, Mickiewicza, która napisała, nawet sobie napisałam, że Mickiewicz był mężczyzną o dużej wrażliwości erotycznej. To stąd te kochanki, liczne romanse. Tak. Bo ta choroba umysłowa Celiny, okazuje się, że ona miała swoje korzenie już w rodzinie zdarzały się przypadki osób chorych psychicznie. U Celiny ta choroba objawiała się w bardzo charakterystyczny sposób, bo ona jak gdyby przesiąknęła też tą poezją romantyczną i ona jak gdyby chciała ją realizować. Bardzo często ona mówiła, że jest jakimś mesjaszem, który zbawi naród. Mówiła o sobie, że jest Matką Boską. W jakimś z opisów znalazłam taką wiadomość, że kiedy Celina miała taki silny nawrót choroby, to Mickiewicz w ciągu jednej nocy po prostu osiwiał. I to było w czasach towianizmu i tam doszło do jakiegoś skandalu, tam coś się wydarzyło w tym domu i ona to opisała w pamiętniku. Zofia Szymanowska, przyrodnia siostra Celiny i ona to opisała w pamiętniku. I po latach jak ona zmarła, a była żoną Teofila Lenartowicza, też poety, i ona to opisała. I po jej śmierci Władysław czynił starania, żeby do tego pamiętnika dotrzeć. Okazało się, że ten pamiętnik został podzielony na dwie części, nie wiadomo dlaczego. Część z tego pamiętnika miał Kraszewski, bo chciał sobie przejrzeć. No i tak przeglądał, że nie oddał. A drugą część... Może nie chciał ujawniać tego, co tam wyczytałem. No właśnie nie, bo do tej pierwszej części w końcu udało się dostać, udało się trafić, ale była też druga część i w tej drugiej części była ta sytuacja opisana. I teraz ta druga część zaginęła i teraz być może faktycznie Władysław udało mu się dostać ten pamiętnik i go zniszczył. W momencie, kiedy wydał Pana Tadeusza, to było chyba w 1934. Tak, 1934. W momencie, kiedy wydał Pana Tadeusza w 1934, w 1934 też się ożenił i od tego momentu nie napisał już nic znaczącego. Potem jeszcze, kiedy wyjechali do Szwajcarii, do Lozanny, tam jeszcze napisał te liryki lozańskie, ale one zostały dosyć późno opublikowane. I to był jedyny taki jeszcze moment, kiedy on napisał coś wartościowego, bo później właściwie już jeśli chodzi o poezję, no to już nic nie powstało takiego godnego uwagi. Setną rocznicę śmierci Mickiewicza w Konstantynopolu otwarto muzeum poświęcone właśnie Mickiewiczowi. Natomiast jego śmierć wśród Polaków wywołała wielkie poruszenie, dlatego że widzieli oni w nim takiego człowieka, który walczy o wolność dla Polski i na pewno jego śmierć odbiła się szerokim echem. Tak. Ale też czytałam, że Adam Mickiewicz często brał udział jako aktor w przedstawieniach, ale z uwagi na swoją posturę grał rolę kobiece głównie. Tak, no bo był jako mały, jako chłopiec, tak, był delikatny. Ale w ogóle on też, to ja znalazłam już taką ciekawostkę, że próbował napisać chyba jakąś sztukę na francuskie sceny, ale to tak nie bardzo wyszło. Natomiast najbardziej tajemniczym utworem Adama Mickiewicza jest Historia przyszłości. Jest to utwór, który nigdy nie został ukończony i opublikowany. Zachowało się zaledwie kilka kart. Utwór ten Adam Mickiewicz tworzył przez wiele lat w Petersburgu, Dreźnie, w Paryżu. I częściowo rękopis zaginął, a częściowo Adam Mickiewicz sam dokonał zniszczenia, dlatego że bał się, że opublikowanie tego utworu może zaszkodzić sprawie polskiej. A utwór miał być tematem tego utworu, miał być taki triumf techniki, a także upadek moralny Europy. A kończyć się ten utwór rzekomo miał nawiązaniem przez ludzi kontaktów z innymi cywilizacjami. Biorąc pod uwagę Adama Mickiewicza zmysł takiego przewidywania, jest to bardzo możliwe, dlatego że Adam Mickiewicz przewidział powstanie wielu wynalazków, między innymi urządzeń emitujących dźwięk i obraz i też przewidział właśnie statki powietrzne, że się pojawią. Proszę. Więc bardzo możliwe, że taki utwór
powstawał, no szkoda, że nie zachował się. Być może. I nie został ukończony. Pokutuje takie przekonanie, że Słowacki i Mickiewicz to ze sobą walczyli. A no to też zależy od punktu widzenia. Niektórzy biografowie mówią wprost o tym, że Mickiewicz był tak sławny i tak przekonany o swojej o wielkości swojej twórczości, że nie zwracał aż takiej uwagi na twórczość Słowackiego i nie uważał Słowackiego za równego sobie. Natomiast Słowacki był bardzo ambitny i bardzo chciał dorównać Mickiewiczowi i też bardzo często w swoich tekstach odwołuje się do tekstów Mickiewicza, czy też nawet kontynuuje myśl Mickiewicza, trochę ją też zmieniając, bo mieli też inne poglądy. Jeżeli chcecie zgłębić, czy przypomnieć sobie, jak wyglądało życie Adama Mickiewicza, jak tworzył, w jakich czasach przyszło mu tworzyć właśnie, to zachęcamy Was do naszej biblioteki. Na półkach znajdziecie biografię i informacje z epoki, także serdecznie Was zapraszamy do biblioteki. Jeśli kogoś przeraża wielkość tych obszernych kompendiów, to jest też dostępna bardzo przyjazna czytelnikowi biografia Mickiewicza, która tak jest trochę ujęta w sposób literacki. Bardzo dużo też możemy się dowiedzieć na temat tekstów Mickiewicza i zobaczyć w jaki sposób, w jakiej kolejności on je tworzył. Także oprócz takich naukowych, bardzo poważnych ksiąg znajdą się także biografie łatwo przystępne i przyjemne w odbiorze.